Drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że jesteśmy szefem rządu. Posiadamy pewną świtę osób, która zajmuje się krajem. Niedawno, jakiś czas temu, wygraliśmy wybory. Jesteśmy tak zwanym głosem ludu i staramy spełniać się nasze obietnice. Ale jak to w rzeczywistości zazwyczaj bywa, nie wszystkie nasze obietnice mogą być zrealizowane, albo mogą być zrealizowane tak szybko, jakby nam się wydawało. I oczywiście dochodzą też negatywne aspekty tego, czyli pewne różne odchyły, rzeczy, które robiliśmy, różnych reform, które staraliśmy się wprowadzić i wyszły niestety negatywnie. Jaki jest sposób na to, żeby przyciągnąć do siebie ludzi i znowu spowodować, że nasza popularność będzie rosła? Jednym z takich sposobów jest oczywiście zrobienie filmu. Filmu, który będzie pomagał nam rozpropagować naszą ideę, rozpropagować naszą popularność i nasze postacie, postacie naszego rządu, to co chcemy rzeczywiście uczynić. I o ile film może się wydawać dzisiaj nieco trochę takim prehistorykiem, bo wiadomo, mamy różne sposoby komunikacji, internet, robienie krótkich metraży, głównie do internetu, do różnych serwisów, o tyle jeszcze mniej więcej 70-80 lat temu film był właśnie tym głównym, kluczowym sposobem na przyciągnięcie ludzi. Bo osoby nie miały jeszcze telewizji. Kino było tak zwanym oknem na świat. Oczywiście poza książkami, poza gazetami, ale kino jednak było takim medium, które łączyło wizualia z doznaniami audio. O ile wiele filmów, które starały się właśnie propagować pewne rzeczy, pokazywać różne postacie jako z marmuru, gloryfikować je i spowodować, że ich popularność będzie wzrastała, często właśnie to wychodziło słabo, było widać różne niedociągnięcia, głównie filmy po prostu były nijakie. Ale nie zawsze, bo były właśnie takie kwiatuszki w kożuchu, które wyróżniły się i wyróżniają się to dzisiaj i stanowią pewne podwaliny dla kina, nawet dzisiejszego, na przykład dla Gwiezdnych Wojen ostatnich. Mowa tutaj oczywiście o Triumfie Woli, czyli filmie, który nie każdy może kojarzyć, ale tutaj od razu powiem, nawiązuje tutaj do sytuacji historycznej i tak zwanego Janusza z wąsem, tylko że z Niemiec. Prawdopodobnie każdy już ma obraz tego, o czym będę dalej tutaj mówił. I tak, Triumf Woli. Film prosty, jak konstrukcja cepa, w swojej oczywiście narratywności, czyli opowiadamy to, jak nasz dyktator, czy jeszcze wtedy kanclerz, bo jeszcze nie był dyktatorem, przyjeżdża sobie do pewnego ładnego miasta na zjazd, czy tam po prostu na kongres swojej partii. I o ile sama koncepcja historii, tego, co jest rzeczywiście zawarte w tym filmie, jest no ogólnie mówiąc nijaka i słaba, bo no, co może być takiego interesującego w samym kongresie? Co może być interesującego to, że tam ileś tysięcy zwolenników, to wtedy jeszcze były takie czasy, kiedy no, na kongres mogło przyjechać kilkaset tysięcy osób. To może być takiego ciekawego, że jest jakiś kongres i będą jakieś różne hasła rzucane. No widzicie, tutaj wchodzi tak zwana otoczka audiowizualna. To, z czego kino jest znane, z czego film jest znany. I Rufenstein, czyli ta postać, która dzisiaj jest często uważana za taką po prostu jednowymiarową, złą osobę, która dołożyła tą właśnie swoją cegiełkę do tego wszystkiego, co stało się potem. Ona właśnie stworzyła tak zwany masterpiece z czegoś, co samo z siebie jest po prostu gloryfikacją i pewną promocją no, takiego systemu, oczywiście zbrodniczego. Jak to właśnie osiągnięto? Jak to osiągnięto, że ta postać tego Janusza z wąsem z Niemiec stała się tak popularna po roku 35? Bo jak wiemy, nie zawsze było dobrze. Od samego początku Janusz z wąsem nie miał dobrze i miał dość pod górkę. I po pierwszych latach jego rządów no, nie wydawało się, że coś się zmieniło, a w niektórych aspektach nawet się pogorszyło. Ale poprzez właśnie taki film, poprzez mobilizację ludzi, poprzez różne schematy i tematy poruszane w tym filmie, udało się zmobilizować pewną widownię. Ludzi, którzy wcześniej nie byli zadowoleni z tego, ale zobaczyli, że ten koleś
ta postać ma coś do powiedzenia, on ma jakiś pomysł na ten kraj. Nie skupiając się na samych właśnie tematach, czyli wiadomo, religii, całej jakby antologii politycznej, chciałem się nieco bardziej skupić na tych wizualiach, na tym, na czym ten film rzeczywiście zarobił, ale zarobił właśnie te serca tych, serca rzeszy ludzi, którzy poszli za tym, za tą postacią, no a później upadły mocno. Pierwszą rzeczą jest oczywiście tak zwana fotografia aero, czyli z samolotu, z coś, co jeszcze w latach 30. i latach 20. no to było nowością. No ciężko było uzyskać statyczny, dobrze ustabilizowany obraz no z powietrza, no bo wiadomo, kamery wtedy były dość spore, pokaźne, ale też to, jak rejestrowały obraz, często nie pozwalało na to, że można było właśnie sfotografować to, co jest tam u góry, to, co jest właśnie tam w chmurach. Ale tutaj się udało. Wsadzono po prostu kamery do samolotu, do kokpitu. Kręcono jedne z naprawdę dobrych scen, ukazujących pewną finezję, coś, co ciężko to nazwać teraz, ale to jest pewien rodzaj właśnie stworzenia takiej dziwnej mitologii, że ta postać, która właśnie niedługo wyląduje, ona właśnie pochodzi tam z chmur, że poprzez właśnie ukazanie tego świata niebnego, świata, który jest dla większości osób po prostu nieosiągalny, tworzymy właśnie taki mit postaci, która z tych chmur właśnie przychodzi, przylatuje właśnie z tej góry, jako takie dziecko, na młody bożek, który ma zmienić w ogóle wszystkie okoliczności i zmienić życie ludzkie w tym kraju. Potem wchodzi oczywiście mobilność kamery, ruchy kamery, które wtedy jeszcze nie były tak zauważalne. Ze względu oczywiście znowu na gabaryty kamery. Ciężko było ustabilizować w ogóle obraz, żeby uzyskać, mówię, obraz, który był czysty i zrozumiały. Dlatego kamera często nie była w ogóle mobilna. Była sobie tam w jednym miejscu i zazwyczaj ruchy, które tam pochodziły z kamery, to były właśnie ciężko zauważalne ruchy, które zazwyczaj były nawet nie ruchami własnej kamery, ale ruchami po prostu tak zwanego stage'u, czyli to, co jest pokazywane na filmie. Zazwyczaj to było ruchome i właśnie sposobem tworzono tak zwany efekt mobilności kamery. Ale tutaj kamera rzeczywiście stała się mobilna, stała się niczym taki właśnie ludzki obserwator, który chodzi sobie wokół tego całego kongresu, stara się zobaczyć co, gdzie i jak wygląda. Dzisiaj oczywiście to się może wydawać, no nic nowego, no bo ruch kamery, raz mamy taki ruch kamery, że mamy nawet rozszczęsioną kamerę specjalnie nałożoną na już sam obraz statyczny, ale kiedyś ruch kamery był czymś nowym, bo jak mówię, kamera właśnie wtedy była takim obiektem statycznym, jego nie można było dotykać, tego się po prostu włączało i rzadko się nawet nim ruszało, tylko ona musiała stać, a wszystko dookoła musiało się ruszać. Kolejną rzeczą jest oczywiście muzyka i to, jak ona wkomponowuje się w różne kadry filmu. Przykładowo tutaj dając sam przejazd Janusza z wąsem przez ulicę Norymbergi i to, jaka muzyka jest skomponowana, to tworzy taką pewną magiczną atmosferę. Atmosferę, którą ciężko jest podrobić i ciężko jest zawalczyć nawet w dzisiejszym filmie. Coś, co jest bardzo podniosłe, ale też w pewnym stopniu mistyczne i tworzące pewien taki efekt postaci, od której ciężko jest coś się spodziewać, ale jest taka właśnie nadzieja, że coś się może zmienić, że ta postać do czegoś dąży. Ta muzyka właśnie to tworzyła. Poza tym mamy coś, co stało się nieco bardziej popularne dopiero w latach 50., czyli dalekie skupienie. Ukazanie czegoś z daleka w mocnym i ostrym obrazie, poprzez to tworząc załamanie pewnej perspektywy, tworzenie uczucia odległości od pewnego obiektu. To oczywiście było czymś naprawdę nowym. W latach 30. mało reżyserów starało się używać long focusu ze względu głównie na problemy techniczne. Kamery dalej nie były wystarczająco zaawansowane, żeby móc przez długi okres czasu utrzymywać long focus i to, jak uzyskano właśnie dalekie skupienie, ciężko było ten obiektyw tak ustawić, żebyśmy osiągnęli naprawdę ostry jak brzytwa obraz właśnie z tą perspektywą
tym poczuciem odległości od pewnego obiektu. I o ile te aspekty filmu, które właśnie wymieniłem, dzisiaj mogą się wydawać nieinteresujące, ale także nic nie wnoszące, w tamtym okresie było to coś, co powalało i moim zdaniem powala do dzisiaj, bo to, jaki efekt uzyskano poprzez ten film i jak zmobilizowano różne części społeczeństwa, to jest naprawdę rzadko spotykane w jakimkolwiek innym kraju, jakimkolwiek innym okresie historycznym. I nawet do dzisiaj wiele osób analizuje ten film pod kątem właśnie tego, jak on wpłynął na historię, ale także właśnie ten aspekt artystyczny, który do dziś jest jednak czymś, co ciężko jest podrobić, bo wytworzenie takiej atmosfery bez jakby kopiowania różnych schematów i kopiowania różnych technik jest dzisiaj bardzo trudne. I jak założycie sobie jakiejkolwiek szkole filmowej, ten film oczywiście poza innymi jest taką podwaliną nowoczesnego kina.